Szczęść Boże, nazywam się Grzegorz Strzelczyk, jestem katowickim księdzem i wraz z księdzem Romanem Buchtą odpowiadam za katowickie studium wiary i szkoły katechetów parafialnych. Pomysł jest taki, że tym wszystkim, którzy szukają nieco pogłębienia zrozumienia własnej wiary, czy to dla własnych potrzeb, czy to żeby służyć w kościele jako animatorzy, jako liderzy grup, albo jako katecheci parafialni właśnie, zaproponować taką nieco dłuższą drogę formacyjną, 4 semestry po 120 godzin w każdym semestrze, czyli 10 zjazdów, 4 godziny w piątek, 8 godzin zajęć w sobotę. Chodziłoby o zrobienie takiego dużego streszczenia tego wszystkiego, co jest najważniejszymi kwestiami naszej wiary i także jednego semestru praktycznego wprowadzenia, wprowadzenie grup, wprowadzenie katechezy, tak żeby ci, którzy będą chcieli być katechetami parafialnymi, mogli także otrzymać misję kanoniczną do prowadzenia katechezy parafialnej, bez uprawnień oczywiście do uczenia w szkole, ale do wspomagania parafii. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Najbliższa edycja szkoły rozpocznie się w lutym 2018 roku i będzie to edycja prowadzona w Rybniku. Bowiem będziemy robić tak, że w latach parzystych będziemy właśnie w Rybniku otwierać nowy nabór, a w latach nieparzystych będzie się rozpoczynać szkoła w Katowicach. W związku z tym warto sobie rozważyć, kiedy się chce zacząć i podejść od tej strony w Rybniku. Będziemy gościeni przez szkołę urszulańską. Bardzo dziękujemy urszulankom za gościnę. Zajęcia zaczną się w lutym, a rekrutację zaczynamy od 15 grudnia 2017 roku. Informacje na tym wideo macie Państwo oraz na stronie skp.centrum.katowice.pl. Tam wszystkie Państwo informacje szczegółowe znajdziecie. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Ja tam uczę tam wielu jeszcze znanych w Katowicach księży, a także sporo świeckich naszych wychowanków z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszam i mam nadzieję do zobaczenia. Nazywam się Agnieszka. Te co dwutygodniowe spotkania podczas szkoły katechetów są dla mnie takie wyjątkowe. Odrywam się od swojej pracy, od także codziennej posługi dla innych czy parafii w kościele. I to jest czas, w którym mogę się dokształcić, posłuchać wykładów na różne tematy związane z wiarą, z Pismem Świętym, z teologią, na co nigdy nie było czasu. Pięknym, centralnym punktem tego dnia jest wspólna Eucharystia, gdzie wraz z innymi ludźmi, którzy tutaj uczestniczymy, łączymy się także wspólnotowo. Podczas przerw mamy okazję porozmawiać o tym, co nas łączy, właśnie o sprawach wiary, o sprawach Pana Boga. Dla mnie osobiście jest to czas wzrostu wierze i nieustannego zachwycania się Panem Bogiem. Szczęść Boże, ksiądz Roman Buchta, dyrektor Wydziału Katechetycznego w Katowicach. Mili Państwo, drugi synod archidiecezji katowickiej pokazał nam nowe kierunki działań duszpasterskich. Jedną z potrzeb jawi się konieczność ożywienia katechezy parafialnej. To wielka sprawa, wielka rzecz, dlatego że Kościół buduje się poprzez katechezę, a katecheza buduje Kościół. Te działania są zwłaszcza istotne we wspólnotach parafialnych. Dlatego też życzeniem, zaleceniem, wolą synodu jest powołanie szkoły katechetów parafialnych. Za wielką radość poczytujemy sobie, że pierwsza edycja tejże szkoły już działa. Liczne grono katechetów formuje się. Od lutego przyszłego roku chcielibyśmy z Bożą pomocą uruchomić w Rybniku kolejną edycję katechetów parafialnych. Przy tej okazji może należałoby troszeczkę wyjaśnić szerszemu gremium, czym jest katecheta parafialny. To człowiek, który z miłości do Kościoła, nie boję się tego użyć, z miłości do wspólnoty chciałby ofiarować swój czas, swój wysiłek, by włączyć się w działania duszpasterskie w parafii. A zatem pomoc w prowadzeniu grup katechetycznych rodziców, dzieci przygotowujących się do sakramentów, animowanie bierzmowańców, może także pomoc kapłanom przy prowadzeniu katechezy przedmałżeńskiej i we wszelkich innych formach katechezy dorosłych. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Was czuje w sobie to tchnienie Ducha Świętego, to umiłowanie Kościoła i tą potrzebę głoszenia Słowa, bardzo serdecznie zapraszamy do włączenia się do szkoły katechetów parafialnych. Na ten trud wszystkim szczęść Boże. Zapraszamy.
Ksiądz Janusz Badura, proboszcz parafii świętego Herberta w Łodzisławiu. Witam wszystkich proboszczów. Myślę, że w waszej parafii, jak i w mojej, są ludzie młodzi i dorośli, którzy są, ale są niezagospodarowani w odróżnieniu do tych, którzy są naszą lewą czy prawą ręką. W tym kontekście chciałem za waszą przyczyną proboszczy zaprosić takich ludzi do szkoły katechetów. Po co? Po to, żeby doświadczyli cudu przemiany, tak jak w Kanie, wody w wino. Ja myślę, że po tej szkole uwrażliwią siebie, swoje życie na potrzeby Kościoła, na potrzeby parafii i sięgną do tego skarbca wiedzy, którą tutaj zdobędą, aby się tym wszystkim podzielić ze wspólnotą. Ale ta szkoła też jest do tych, którzy są liderami, którzy są katechetami świeckimi, którzy są moderatorami, animatorami. Po co ta szkoła jest? Po to, żeby doświadczyć jakiejś pokory, że jeszcze nie wszystko wiemy, że jeszcze nasza wiedza teologiczna, biblijna wymaga uzupełnienia, obróbki. Ta szkoła też da takie uwiarygodnienie przed wspólnotą oraz umocni autorytet, co też jest bardzo ważne. Dlatego nie bójcie się księża odwagi swoich parafian oddać w ręce księdza Grzegorza Szczelczyka i szkoły katechetów. Bóg zapłaci.